Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry. Wczoraj totalnie spontanicznie kupiliśmy bilety na Kretę, więc dziś nagramy odcinek o tym, jak po jednej godzinie snu i w warunkach, jakie panują obecnie na świecie, odnaleźć się wyruszyć, na wyspę. Tak, i wyruszyć na zagraniczne wakacje i jeszcze nadać bagaż, który jest tu. 20-kilowy. Tak, pierwszy raz, miejmy nadzieję, że 20-kilowy maksymalnie, pierwszy raz lecimy z bagażem rejestrowanym, zawsze byliśmy tylko z leteczkiem. Zobaczycie, jak to zrobić. Czas znaleźć nasz lot. To będzie odlotowy lot. Patrzymy tutaj. 6.30. 20. Hania. 20. Hania. Tak jest. Check-in 20.28. Szukamy. Kierujemy się po strzałeczkach. Póki co dotychczasowo różnica od poprzednich naszych lotów jest taka, że trzeba mieć na sobie maseczkę i że musieliśmy zrobić testy wczoraj. Zrobiliśmy testy antygenowe. Są ważne przez 48 godzin, także akurat zdążymy wylecieć, bo to było wczoraj 14.40. Nie, w podręcznym wszystko. 22. Wszyscy mogli podziwiać zawartość naszej walizki, bo mieliśmy kilogram nadbagażu, który przepakowaliśmy. Jaki kilogram? 2 kilogramy. Prawie tak. 22 no mieliśmy. Tak, to już bliżej dwóch, rzeczywiście. No. A bagaż rejestrowany jest o 20 kg ten większy, także przepakowaliśmy się do pewnego i ruszamy. A gdzie miejsce na pamiątki? Ale udało się. Okej, są najważniejsze zasady. Tak jest i wchodzimy do kolejnej kolejeczki na kontrolę bezpieczeństwa. Mamy butelkę filtrującą. Ubraliśmy się i spakowaliśmy na nowo. A teraz mamy chwileczkę, więc skoczymy sobie do łazienki i to jest super patent. Butelka filtrująca. Teraz naleję wodę. Jesteśmy po kontroli. Bagaż odprawiony. O, jeden. No przecież to jest piękne. Nie mogę. Jaka para. Chyba to my. My nie musimy sprawdzać na tablicy, nie, bo my już znaleźliśmy swoją bramkę. Wiemy, jaka jest nasza. Jedzeniowa. Siema. Chwilę posiedzieliśmy, a zaraz lecimy do gate'u numer 9. Do komunikat, a jeszcze sprawdzę. 6.20. Go to gate. Tak, 9. I jest już kolejka. Musimy się powoli zbierać. Hania! Thank you for your cooperation. Go, go, go! Czekamy na podwózkę i trochę się cykamy, bo ostatnio jak lecieliśmy z samolotem, to w pewnym momencie kazali nam z niego wyskoczyć. I teraz już trochę trudno zaufać. Ale było fajnie. Ale szkoda wyjeżdżać, taki piękny poranek w Polsce. Raz, zakładaj spadochron. Jest tak mgliście i zimno, że chyba płakać nie będę, jak lądujemy. Bas astral. Ale ładniusi. Żółciaczek. No, pszczółkę Maję mamy. Elegancko. Thank you.
Krysia. Wylądowaliśmy, jesteśmy już na Krecie i teraz czeka nas kontrola. Musimy przygotować wyniki testów i odebrać bagaż. Kartę, bo tak, jeszcze dostaliśmy wcześniej taką naklejeczkę, bo wjazd do Grecji się wiąże z uspełnieniem takiego formularza. I taka miła niespodzianka na rozpoczęcie dnia. Nie jesteśmy jeszcze zaszczepieni i idziemy pokierowaną noc na drugi test. Mimo, że mamy ten test. Tak, bezpłatny tutaj na lotnisku. So much fun. Yes. Bring your head back, take a small breath, hold it, relax your face. Oh, she's good. Po oczekiwaniu na wynik rozglądamy się za naszą walizką. Nie, to nie jest nasza. Nasza! Nasza! Na 100%? Tak. Na 300%? Dzień dobry! Nie. Nie, to nie nasza. Żeby nie było tak łatwo, tutaj była rozpiska, że będzie bagaż z naszego lotu, a jest tam. No dzień dobry, nasz bagaż. Sprawdźmy, ale to jest moja koszulka, nie? Tak, teraz już twoja. Jest. Jak już wylosowałeś tę walizkę, to bierzemy. Skoczyliśmy do łazienki, a teraz pędzimy do hali przylotów. I tam będzie na nas czekać przedstawiciel z biura podróży. Po raz pierwszy korzystamy z usług zewnętrznych, zawsze podróżowaliśmy na własną rękę. Ale teraz myślę, że będzie to bardzo wygodne, bo po weselu, po nieprzespanej nocy wsiąść sobie w taksóweczkę zaraz i pojechać prosto do hotelu. Także już jesteśmy, niedługo będziemy mogli się zameldować. Także szukamy hali przylotów. Gdzieś tu ktoś będzie czekał. No i widzisz, jak mi pomagasz, super? Na holu jest sporo przedstawicieli, ale niestety nie ma naszego. Za to bardzo, bardzo miły pan pomógł nam i wykorzystał kontakty, zadzwonił i już wiemy, że mamy tutaj poczekać. Jest to może spowodowane tym, że kupiliśmy last minute, także wczoraj, przed 19 tak naprawdę wszystko było załatwiane. Także wszystko jest na wariackich papierach. Godzinę? I zaraz pan przyjdzie. Tutaj 10, u nas 9. W ogóle jest godzina później. No dobrze, w takim razie już za chwilę rozpoczniemy serię vlogów pod tytułem Kretyni na Krecie. Ja myślę, że to jest naprawdę trafiona, piękna nazwa. A teraz do tego zmęczeni Kretyni na Krecie. Tak, to jest kumulacja dzisiaj. Ryjek. I myślę, że kolejne przygody poznacie już w następnych vlogach. Także zaraz się przywitamy do was. Dobrze, na razie Krety. Dziękujemy. Fialnie. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj. I zostawcie łapkę, subskrypcję i to wszystko, co tam chcecie i mamy więcej vlogów z, co to jest, lotniska. Z różnych lotnisk, tak. Można nasz zobaczyć. Pierwszy lot jest nagrany, wszystko jest nagrane. A tutaj będą informacje, jak radzić sobie z lotem podczas pandemii. Jak my mogliśmy, to wy też dacie radę.